Mam na imię brat Bernard ze Zgromadzenia Braci Albertynów. Przytulisko we Lwowie istnieje od 6 lat. Bracia Albertyni, my jesteśmy pogotowie ratunkowe. Pierwsza pomoc. Człowiek na ulicy, człowiek w stresie, człowiek zamarzający, człowiek bardzo głodny. No to jest nasza codzienność i my tu jesteśmy po to. Większość naszych mieszkańców to są ludzie uzależnieni od alkoholu, bezdomni, często mający problem z narkotykami czy z hazardem oraz ci, którzy uciekli przed wojną. Мацак Владимир Іванович. Що скажуть, то допомагаю. Трохи успокоєння, що тут тихо. Менше, як кажуть, гепає, гупає, сирени менше. Для мешканців Львова і тих ваших учекінерів є гороча зупа, є кава і хліб. Liczymy, że musi wystarczyć no, na jakieś 300 osób. Jeśli po Bożemu skazać, to jeśli pomagaje, to ono tobie nazad wiernica. No, dobro za dobro, zło za zło. No to jest taki łańcuszek, w którym nie może brakować ogniwa. No nic byśmy nie zrobili, gdyby nie pierwszy lot. No bez tego byśmy nie istnieli. Musimy być przy tych pokaleczonych, czy przez warunki rodzinne, czy przez nędzę, czy przez choroby psychiczne, nałogi, czy teraz przez tą wojnę. My musimy być właśnie tak przy nich, nie opuszczać, żeby pokazać, że życie jest silniejsze od śmierci.